Dzień dobry, to program Polacy pod lupą. Czas podsumować cały weekend i cały tydzień w wykonaniu Polaków za granicą, a działo się bardzo dużo i co najważniejsze, bardzo dużo dobrego w wykonaniu naszych zawodników poza naszymi granicami, wśród tych, którzy grają w reprezentacji, którzy są pod okiem, pod lupą Fernando Santosza, a także wśród tych, którzy do tej reprezentacji nie aspirują, natomiast dobrze sobie za tą granicą radzili w ten weekend, a to wszystko jak zawsze podsumujemy z Marcinem Bożenskim, a także Marcinem Kamińskim. Dla ciebie dzisiaj wielki dzień. Będzie okazja, żeby... rodziny, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. To już taki moment, że bliżej niż dalej. Natomiast no, skupimy się na tym weekendzie i ten weekend akurat był spokojny i też dokładnie wszystko sobie przeanalizowaliśmy i było widać, że naprawdę nasi zawodnicy też gdzieś w ten weekend mieli co świętować, bo to bardzo, bardzo dobry czas w wykonaniu naszych piłkarzy. No bardzo nawet dobry weekend dla polskich piłkarzy, bo dużo, dużo pozytywnego się działo, dużo goli strzelonych na różnych kontynentach, w różnych krajach, w różnych ligach, więc rzeczywiście ten weekend taki, że mamy o czym mówić. Pan Marcin wybiera, od czego zaczynamy? To zacznijmy sobie od tych Niemiec. A, czyli klasycznie. Myślałem, że czymś się zaskoczysz. Nie. W Niemczech było trochę pozytywnie, trochę negatywnie, bo też zależy, czy zajrzymy do Augsburga, czy na przykład do Düsseldorfu. No tak, tak, rzeczywiście. Taki słodko-gorzki ten weekend w Düsseldorfie. Występy Dawida Kownackiego i Michała Karbownika i niespodziewana wygrana z liderem. Wygrana, która, no nie chcę powiedzieć, że przybliża do awansu, natomiast Fortuna ma 6 punktów straty do trzeciego HSV na 6 kolej przed końcem, więc jeszcze wszystko może się wydarzyć. Michał Karbownik klasycznie na lewej obronie, Dawid Kownacki klasycznie jako podwieszony napastnik. Obaj fajne występy, przy czym Dawid nawet bardzo fajny, bo okraszony asystą i to taka asysta, nie że podał do gościa, który stał tak jak ty ode mnie siedzisz, tylko naprawdę zrobił dużą robotę, bo odkleił się od obrońcy i wypuścił tak naprawdę zawodnika na znakomitą pozycję, więc jest to 8 asysta Dawida Kownackiego w tym sezonie, do tego 12 goli, więc super. Damian Michalski kolejny mecz odhaczył w Greuterfurt, Adam Dźwigała od początku w barwach St. Pauli, ale po 30 paru minutach szedł z boiska, a w pierwszej lidze, no w pierwszej lidze Robert Gumny też szedł z boiska po 38 minutach i to był bardzo słaby występ Roberta Gumnego. Taki nieoczywisty dzień dla Kuby Kamińskiego, który zaczął na prawej obronie ten mecz. Zdarzało mu się już w Wolfsburgu grywać na prawej obronie, więc to żadne nowum. Natomiast na ostatnie 10 minut Niko Kovács tak zamieszał, że przesunął Kubę Kamińskiego do środka pola na pozycję numer 8. Być może pierwszy raz w życiu Kuba Kamiński grał w ogóle na takiej pozycji. No na tej ósemce tam akurat może ze 2-3 razy piłkę dotknął, natomiast na prawej obronie spisał się solidnie. No ale jak to Kuba Kamiński, zawsze ta recenzja jego występu jest identyczna. Dobry, solidny, rzetelny w defensywie, bez błysku z przodu, chociaż mówię, no tutaj grał w obronie, nie na skrzydle, więc powiedzmy tych błysków z przodu tak nie oczekiwaliśmy. Ale generalnie można odnieść wrażenie, że upodobał go sobie Niko Kovács, że jest jego takim żołnierzem Kuba Kamiński, bo ci piłkarze wokół niego, boczni obrońcy, skrzydłowi, napastnicy, oni wszyscy się zmieniają, a rzeczywiście Kuba Kamiński wydaje się być takim ostatnim piłkarzem do zmiany z tych zawodników, powiedzmy, ofensywnych. No tak, i mówiłeś tutaj o Damianie Michalskim, my kilka razy o nim mówiliśmy też w kontekście reprezentacji Polski. Pytanie, czy to trochę na wyrost, czy nie, bo był taki słabszy moment dla Damiana Michalskiego. My cały czas zastanawiamy się nad pozycją środkowego obrońcy, to skoro jesteśmy przy Niemczech, to od razu cię zapytam, czy to jest forma reprezentacyjna? Nie do grania, do wyjścia w jednostce, ale myślę, że zdecydowanie do sprawdzenia go po prostu zgrupowaniu, przyjrzenia się na treningu, być może wpuszczeniu w jakimś meczu, natomiast jest to na pewno taka dyspozycja, taki sezon, że Damiana Michalskiego warto powołać, żeby po prostu zobaczyć na żywo, na co go stać. No do Niemiec na pewno jeszcze wrócimy, bo będziemy tutaj rozmawiali z Marcinem Kamińskim, to myślę, że wtedy szerzej sobie na temat jego występu, a także Bundesligi porozmawiamy, ale możemy polecieć do Beneluxu, bo tam działo się bardzo dużo i bardzo dużo dobrego. Zanim przejdziemy do goli, do tych spraw oczywistych, chciałem odnotować powrót na boisko już do wyjściowego składu Kamila Piątkowskiego. Bardzo dobre spotkanie, jeżeli mówimy o Lidze Europy, a także bardzo dobry mecz w Lidze. Tak, dwa występy Kamila Piątkowskiego, ten mecz z West Hamem na naprawdę dobrym poziomie. Lidze Konferencji. Lidze Konferencji, tak. Internet obiegła taka sytuacja, że Kamil Piątkowski niby sobie przybijał piątkę z kolegą, a w tym czasie chętracił
strzelił gola. No trochę to nie wyglądało do końca tak, jak zostało to spłaszczone, bo on tam jakby gonił za zawodnikiem, którego wydaje się, że inny zawodnik powinien pokryć, ale rzeczywiście Kamil wyglądał w tym meczu dobrze. Oglądałem sobie całe to spotkanie, bardzo pewny w interwencjach. Miał w pierwszej połowie szansę na strzelenie gola. Naszedł na piłkę po rzucie rożnym, uderzył nad poprzeczką. No i super interwencję zaliczył. To już chyba był doliczony czas gry, albo tam 89 czy 90 minuta. Jechał West Ham tak naprawdę sam na sam i Kamil na skraju pola karnego wjechał ślizgiem. Początkowo arbiter sięgnął po czerwoną kartkę i przyznał rzut wolny West Hamowi. Natomiast odwinął sobie tę sytuację, upewnił się na warze i okazało się, że Kamil wjechał czyściutko, soczyście w piłkę. Ta czerwona kartka została anulowana, także bardzo przyzwoity występ na tle West Hamu. No, uratował tak naprawdę wynik w tym meczu. Tak, bo skończyło się 1-1, a pewnie gdyby ta czerwona kartka i rzut wolny, to kto wie, może West Ham strzeliłby na 2-1, a gdyby po prostu akcję nie przeciął, to pewnie to sam na sam zostałoby wykorzystane. No jest Kamil w fajnej formie i cieszymy się, bo tak w cudzysłowie go pompowaliśmy troszeczkę po transferze do Gent, jakby tworzyliśmy pewne oczekiwania, że fajnie byłoby, gdyby dobił do formy reprezentacyjnej i wydaje się, że coraz bliżej tej formy reprezentacyjnej jest, że jeżeli zdrowie dopisze, to na następnym zgrupowaniu Kamila zobaczymy. No, na ostatnim też go widzieliśmy, ale niestety no, była ta kontuzja, dlatego też bardzo żałowaliśmy, że nie było szansy na to, żeby te szanse otrzymał od Fernando Santosza. Niestety bez gry na ostatnim zgrupowaniu w tych meczach z Albanią, a także z Czechami, ale na następnym zgrupowaniu miejmy nadzieję, że to będzie zawodnik, który te szanse dostanie i przede wszystkim w treningu chociaż będzie miał szansę, żeby pokazać się Fernando Santoszowi. Skoro przy Belgii, to jeszcze musimy odnotować występ jednego ze stoperów, a więc Karola Fili. Gol w ten weekend dla Zulte Warenem po rzucie wolnym. Tam bardzo fajnie wyszedł zza linii spalonego. Idealnie wkleił się w tę linię obrońców i umieścił piłkę w siatce. O nim kilka razy już mówiliśmy, że ta przygoda ze Strasburgiem była bardzo nieudana. Bardzo mało gry. Był taki pomysł, żeby go wytransferować do Udogorca. Ostatecznie kontuzja trochę ten transfer zatrzymała. Tym razem Belgia. Wydaje się bardzo dobry wybór, bo Karol gra, a przede wszystkim ma szansę na to, żeby na tym takim przyzwoitym, solidnym europejskim poziomie w miarę regularnie grywać. Nie mówimy tutaj w kontekście reprezentacji Polski o tym zawodniku, ale jeżeli gra dobrze, to warto też to odnotować. Tak, no, wykonał krok w tył w swojej karierze, bo jednak inaczej tego nazwać nie można, ale gra regularnie, zbiera dobre recenzje. Ten gol strzelony też mocno pomógł jego drużynie z Zulte Waregem ograć bodajże Eupen na wyjeździe chyba 5-1, a był to bardzo ważny mecz, bo jakby strefę spadkową otwiera zespół Fili, a rywal weekendowy jest tuż nad nimi i tam skrócili dystans punktowy, więc jakby zachowują szansę na utrzymanie w lidze, więc to ta runda jak na razie w wykonaniu Karola Fili udana i no jeszcze pewnie sporo musiałby fajnych meczów zagrać, żebyśmy mówili o nim w kontekście reprezentacji, ale po prostu fajnie, że jakaś taka opcja się gdzieś w tle tworzy i może rzeczywiście do tego poziomu kiedyś dobije. No dobrze, to Holandia, bo tam działo się bardzo dużo. Przede wszystkim jak patrzymy na pozycje środkowych pomocników, te dziesiątki łamane na ósemki, chociaż w tym spotkaniu w ogóle zaskoczył nas trener Vitesse Arnhem, bo Kacper Kozłowski, którego pamiętamy jako zawodnika na pozycji numer 10, był przesuwany na ósemkę, a w tym meczu zagrał jako lewoskrzydłowy i mówimy tutaj naprawdę o dobrym spotkaniu. Oczywiście ograszonym bramką, ale też jak spojrzymy sobie, w jaki sposób radził sobie Kacper Kozłowski, nawet zerkniemy na jego pojedynki w defensywie, to bardzo dużo pracy wykonanej przez Kacpra Kozłowskiego. Zastanawiam się, gdzie będzie ta jego docelowa pozycja, bo na razie trochę też rzucany. No, grał już na dziesiątce, grał na ósemce. Było takie spotkanie, że nawet jeszcze głębiej wycofany był Kacper Kozłowski. Tym razem do tych pozycji ze środka pola dochodzi skrzydło. Tak, ale trzeba przyznać, że nawet jeżeli grał w środku na ósemce, to on bardzo swobodnie tę swoją rolę interpretował i często mogliśmy go oglądać. A to na lewej stronie, tutaj a to na prawej. Schodził do środka, naturalnie. Tak, no jest to piłkarz taki, któremu dobrze po prostu robi możliwość bycia takim troszkę wolnym elektronem, który sobie swobodnie wybiera te sektory boiska, w których powinien się akurat znaleźć, strzelił gola w tym meczu, też miał, no tak to chyba można nazwać, asystę, bo po jego jakby zagraniu gość strzelił sambuja, więc powiedzmy była to asysta. Dobry występ, trafił do jedenastki kolejki tego magazynu, nie wiem w sumie jak to się czyta, to Fedbal magazyn, tak to powiedzmy, ten znany holenderski magazyn piłkarski, sportowy, więc bardzo dobry występ Kacpra Kozłowskiego. No, bardziej nas martwi pewnie pozycja Bartka Białka, bo
ta rywalizacja właściwie przegrana w Witezę, goli mało. I to nie jest naturalną dziewiątką. Tak, nie z naturalną. Bo Matheus Pereiro tam został tak naprawdę przesunięty z pozycji numer 10 i no jeżeli już trener zaczyna szukać kosztem nominalnej dziewiątki jakiegoś innego rozwiązania, to znaczy, że no został, zadowoleni nie byli. Tak, no został, jak to się mówi, wyjaśniony troszeczkę Bartek Biak w Holandii, a liczyliśmy, że tam się odbuduje, tych goli na strzela. No, wróci do Wolfsburga pewnie latem, bo to wypożyczenie do końca sezonu. Tam przyszłości nie będzie miał, więc no, trzeba będzie szukać kolejnego kierunku na wypożyczenie. Może zejście do drugiej Bundesligi, może jakaś inna liga. No zobaczymy, bo ta sytuacja Bartka Białka, no kariera na zakręcie. No też musimy powiedzieć, że to trochę taka sytuacja, że on nie wykorzystał szansy, bo poszedł do Witezy i to tak naprawdę był bardzo dobry wybór pod kątem klubu, tak. No, bo dostał plac i po prostu gdzieś miał sytuacje, które sobie tworzył. Też nie możemy powiedzieć, że to nie było tak, że na przykład on nie dochodził do sytuacji, że zespół grał słabo. Zespół też momentami grał słabo, bo pamiętamy, że przychodził do klubu, do Witezy, które było wtedy w strefie spadkowej. Natomiast na samym końcu, no, kiedy dochodził do sytuacji, to albo ich nie wykorzystywał. Był bardzo aktywny, szczególnie w tych początkowych spotkaniach, ale no, gdzieś to wszystko uleciało. Przede wszystkim brakowało liczb. No, wydawało się, że to pójdzie w tę stronę, że po tych pierwszych meczach, kiedy gra, kiedy jest aktywny, strzela bardzo rzadko gole, zacznie strzelać więcej, a niestety poszło w drugą i tak jak mówisz, zabrakło liczb i miałem cały czas wrażenie, że on po prostu biła z niego taka niepewność siebie. On dostawał tę piłkę w polu karnym, przyjmował, poprawiał, tracił, przegrywał pojedynek fizyczny. No, nie pokazał też w lidze holenderskiej żadnego wyraźnego atutu. Ma wzrost, takim jest piłkarzem, który lubi gonić do pressingu, ale jakoś tak to w tym Witezy to wszystko gdzieś się zakopało. No bo to piłkarz bardzo aktywny na boisku, który biega bardzo, bardzo dużo kilometrów, tylko że na samym końcu, jak spojrzymy na to, jak to się przekłada jednak na jego grę, na wyniki, na liczby, no to nie ma takiego wymiernego efektu. I zobacz, nawet jak przypomnisz sobie mecze Wolfsburga, to kiedy on wchodził czasami nawet na 10, 5, 15 minut, to i tak było tam widać, że to zawodnik, który pokazuje, że na to boisko wszedł i chce coś zrobić. Ale no niestety mało było tych konkretów. Tak, to było może bardzo dobre, to za duże słowo, ale naprawdę dobre zmiany w Wolfsburgu. Zawsze kiedy wchodził, to tak jak mówisz, był bardzo aktywny, działał w pressingu, pokazywał się do gry, napędzał akcję. Dlatego też liczyłem, że w tym Witezy po prostu dołoży tego gole, no ale... No cóż tu więcej powiedzieć. Też ciężko chyba sobie wyobrazić, jaki kierunek tutaj byłby optymalny w tym momencie dla Bartka Białka, czy po prostu no, gdzieś musi poukładać sobie to wszystko w głowie, bo no, ta Holandia, w której dostał szansę, gdzie jest liga ofensywna, bardzo dużo sytuacji podbramkowych, wydawało się idealnym wyborem i teraz nie wiem, czy będzie tutaj jakiś lepsza liga, lepszy klub do tego, żeby zrobić ten kruk naprzód. Bardziej to wszystko, myślę, siedzi u Bartka w głowie. No być może, no tak jak mówię, może druga Bundesliga. Na pewno trzeba znaleźć miejsce, w którym po prostu odbuduje pewność siebie i postrzela troszeczkę goli, bo tylko to mu jest teraz potrzebne. Lecimy do Rotterdamu, bo tam znowu dobry występ Sebastiana Szymańskiego i kolejna bardzo ładna bramka, tym razem tak z bocznego sektora boiska, zawinął sobie po długim słupku. Bardzo ładne uderzenie Sebastiana Szymańskiego, który cieszy nas, że wrócił do zdrowia, wrócił do gry, ale też liczylibyśmy chyba na trochę więcej konkretów w wykonaniu Sebastiana Szymańskiego w reprezentacji Polski, bo to, co kiedyś mówiłem, no, taki ostatni dobry mecz, który pamiętam Sebastiana Szymańskiego, to debiut Czesława Michniewicza, w zasadzie drugi mecz Czesława Michniewicza ze Szwedami. Wtedy też miał coś do udowodnienia Paulo Souzie i zastanawialiśmy się, dlaczego Paulo Souza na tego zawodnika nie stawiał. On chciał odpowiedzieć Souzie i zagrał kapitalne spotkanie, a wcześniej no, to taki dobry mecz, który pamiętam, to za Jerzego Brzęczka na Stadionie Narodowym ze Słowenią. To dwa takie mecze, które w ostatnich latach gdzieś mogę z pełną świadomością powiedzieć, były dobre w wykonaniu Sebastiana Szymańskiego w reprezentacji Polski. I trochę brakuje tego przełożenia formy klubowej na reprezentacyjną, tak. Jak pewnie w przypadku większości naszych reprezentantów. Zdecydowanie mamy prawo wymagać od Sebastiana Szymańskiego, żeby prezentował się w kadrze lepiej, bo mamy świadomość jego dużych umiejętności technicznych, takiej wizji gry czysto piłkarskich, natomiast rzeczywiście w reprezentacji tych dobrych meczów za mało. No ciekawe też, jak to będzie z tym jego wykupieniem z Feyenoordu, bo wygląda na to, że samego Feyenoordu nie stać, żeby takie pieniądze wyłożyć w tej chwili. Natomiast pojawia się temat jakiegoś rzekomego inwestora
trenera, który chciałby pomóc sfinansować transfer Sebastiana Szymańskiego. Zobaczymy, jak to będzie. No, na pewno jest bardzo blisko tego, że Sebastian Szymański zostanie mistrzem Holandii. Ta przewaga Feyenoordu jest kilkupunktowa. Nie wiem, czy tam jest 7-8 punktów nad resztą stawki. I do końca sezonu Feyenoord ma chyba tylko jeden mecz wyjazdowy, jeżeli się nie mylę. Także mają wszystkie karty po swojej stronie piłkarze Arne Slota, żeby zdobyć mistrzostwo Holandii, a przecież mogą też awansować do półfinału Ligi Europy. Ten pierwszy mecz z Romą wygrany 1-0, także no może to być bardzo udany sezon w karierze klubowej Sebastiana Szymańskiego, być może najbardziej udany w karierze. No i w Beneluxie też możemy mieć już niedługo kolejnego zawodnika, no bo mówi się o tym poważnym zainteresowaniu Brugi Michałem Skurasiem. Boję się trochę zawsze, jak polski zawodnik idzie do Belgii, bo jednak nie mamy dobrych wspomnień z tą ligą, szczególnie w przypadku zawodników ofensywnych. Ostatnio była podobna historia z Olkiem Buksą, który poszedł do klubu, do Leuven, w którym też teoretycznie miał grać. Nie wywalczył sobie miejsca w składzie. Cofamy się, pamiętamy Starzyńskiego, pamiętamy Wolskiego. No, troszkę się martwię, ale z drugiej strony był Waldek Sobota, który na przykład w Brugi na skrzydle radził sobie bardzo dobrze. No tak, no kiedyś też sobie już te ligi w programie chyba profilowaliśmy, że ta z tych dwóch beneluksowych, ta bardziej fizyczna to jest belgijska, a ta powiedzmy bardziej techniczna, taka ofensywna to jest liga holenderska. Widziałem, że już Mariusz Moński torpedował ten pomysł, znany ekspert od lig Beneluxu, że czy torpedował, może duże słowo, ale że no ciężko byłoby Skurasiowi walczyć sobie miejsce w składzie, ale zobaczymy. Pewnie to zainteresowanie Skurasiem będzie wykraczało poza Brugię, tych klubów pewnie będzie zainteresowanych więcej, także no czekamy na to, co się wydarzy, ale pewnie jest to lato, w którym Michał Skuraś może zmienić barwy i spróbować swoich sił za granicą. Słuchaj, zaraz przejdziemy do innych klubów, natomiast jak jesteśmy przypadkiem chwilę przy Ekstraklasie, to od razu cię zapytam, jakie jest twoje spojrzenie na to, że aktualnie Fernando Santos przebywa w Portugalii, a nie w Polsce. Bo tutaj a chyba teraz przylatuje, tak? Tak, niedługo przylatuje, ale miał 3 tygodnie urlopu. W tym czasie był hit Legia Warszawa Raków Częstochowa. Był ten mecz wczorajszy Legia Warszawa Lech Poznań. Dla mnie to wszystko jest trochę demonizowane i bardzo obrywa się Fernando Santosowi za to, że zrobił sobie te 3 tygodnie urlopu akurat w takim momencie. Ale na samym końcu ja uważam, że jednak każdy trener ma łajskauta, każdy trener ma te różne programy, czy też po prostu dekoder, w którym może sobie nagrać mecz, i to, że go nie ma na stadionie, to nie znaczy, że tego zawodnika nie obserwuje, tym bardziej, że dobrze wiemy, że asystenci regularnie po stadionach chociażby ekstraklasy jeżdżą. Nawet byli w ogóle na ostatnim meczu Warty Poznań, poczekaj, Jezu, mi wypadło ze Śląskiem Wrocław. No, tak, no nie wiem, kogo tam obserwowali. Ale fajny mecz. Może Kajetana Szmetana. Albo z Relaka chcieli naturalizować. Tak. Wiesz co, no z przymrużeniem oka mówiąc, to się nie dziwię, bo dopiero się zaczęło w Polsce teraz ciepło robić, więc rzeczywiście te ostatnie tygodnie nie sprzyjały, żeby w naszym pięknym kraju siedzieć, a teraz ta wiosna eksplodowała, więc jest fajnie. Zgadzam się. To nie wymagajmy od trenera, żeby on był co tydzień na każdym stadionie, żeby meldował się na co drugim meczu. Oczywiście to jest fajne. Ja to, moim zdaniem, to jest bardzo fajna sprawa, jeżeli selekcjoner się pojawia na meczach, jeżeli rozmawia z trenerami, bo to nie tylko chodzi o to, że on może sobie piłkarza kogoś wyciągnąć, ale też troszeczkę jakby poczuje naszą piłkę, poczuje nasz klimat i tak dalej. Może jakiś pomysł mu wpadnie do głowy. No, tak jak mówię, niech się pojawia po prostu co jakiś czas, nawet nie musi być co tydzień. Nie wymagam takich rzeczy, tak jak mówisz, mamy rok 2023 i skoro ja czy ty mogę sobie siąść przed komputerem i zobaczyć cały mecz z drugiego końca świata, to tym bardziej może to zrobić Fernando Santos. Myślę, że przy tej pensji na łajskauta go stać. Tak, na łajskauta go stać na pewno, a tym bardziej, że PZPN też łajskauta ma wykupionego, ale na samym końcu wydaje mi się, że trochę to demonizujemy też przez pryzmat Paulo Souzy, którego w Polsce w ogóle nie było, a później przyszedł Czesław Michniewicz, który praktycznie co weekend, a nawet nie tylko co weekend, tylko co 3 dni, bo jeszcze w tygodniu latał sobie na Ligę Konferencji, Ligę Europy, Ligę Mistrzów. I znowu jak Czesław Michniewicz latał bardzo dużo, to wszyscy mówili, że robi sobie z PZPN-u biuro podróży. Nie dogodzisz Paulo Souza nie latał w ogóle, to też było źle. Nie dogodzisz wszystkim, natomiast myślę, że Fernando Santos z tym powołaniem choćby Ledermana dał znak, że nie ma ekstraklasy w dupie, tylko obserwuje tam jakichś piłkarzy, więc no, też się oczywiście spodziewamy, że on z tej ligi będzie wyciągał nie wiadomo ilu zawodników.
No dobrze, to skoro mówiłeś o drugim końcu świata, możemy na chwilę zajrzeć do ligi MLS, bo tam bardzo dużo się działo w kontekście Polaków. Zacznijmy sobie od Charlotte, które niestety znowu z remisem, znowu bez zwycięstwa. Cały ten sezon bardzo słaby w wykonaniu drużyny Karola Świderskiego, a także Kamila Jóźwiaka. Liczyliśmy, że będzie to zwycięstwo, bo było prowadzenie po golu Kamila Jóźwiaka 2-1. Ostatecznie to spotkanie zakończyło się rezultatem 2-2. Znowu bez zwycięstwa. Ale znowu przyzwoite występy Kamila Jóźwiaka, a także Karola Świderskiego. Karol Świderski zanotował asystę przy trafieniu Kamila Jóźwiaka. Bardzo ładne dośrodkowanie Karola Świderskiego i też fajnie zamknął tę akcję Kamil Jóźwiak. Totalnie nie w swoim stylu, bo uderzenie głową. Raczej role powinny być odwrotne. Jóźwiak powinien dośrodkować, a Świderski strzelać. Rzeczywiście to nie była łatwa bramka do strzelenia mimo dobrego dośrodkowania Świderskiego, bo przecież Kamil Jóźwiak nie jest jakimś dryblasem, a wygrał ten pojedynek główkowy i ten początek sezonu chyba Kamil miał dosyć niemrawy, też krążyła wiralowo ta akcja, w której wyglądał, jakby miał 20 kilo nadwagi i nie zdążył dojść do piłki, ale ostatnio się rzeczywiście z fajnej strony pokazuje. Znaczy to jeszcze inaczej, myślę, wyglądało, bo jak patrzyliśmy na pierwsze spotkanie, też rozmawialiśmy z Januszem Michalikiem, które MLS ogląda, to te dwa pierwsze mecze, pomimo że przegrane, ale wszystko remisuje albo przegrywa Charlotte w tym sezonie, no to były takie może nie bardzo dobre, ale pozytywne impulsy ze strony Kamila Jóźwiaka. Ma już 2 gole, 2 asysty w tym sezonie. I gdzieś on był, myślę, oceniany i mocno hejtowany po tej jednej akcji, jednym wycinku, który pojawił się w polskich mediach, na polskim Twitterze. A poza tym, no, gra bardzo solidnie. A też mi się wydaje, że to, że ktoś powiedział, że on jest jakiś lekko ulany, no tak jak spojrzymy na Kamila Jóźwiaka w Lechu Poznań, to on po prostu ma taką posturę, bo on zawsze tak wygląda. Są piłkarze, którzy nie są ulani, mają taką sylwetkę. Nie, oczywiście nie porównuję umiejętności piłkarskich, ale Serge Gnabry też jest zawsze taki pucołowaty i twarz ma taką, policzki napompowana, nie jest gruby, po prostu ma taką serwetkę, więc może u Kamila też tak jest. Fajnie, że zaczyna robić liczby i to nas cieszy, natomiast też podoba mi się rozwój Świderskiego, bo te asysty, które on notuje w tym sezonie, to są takie asysty naprawdę świadczące o dużym zaawansowaniu technicznym i o dużej dojrzałości piłkarskiej, bo pamiętasz te asystę tu też lewą nogą, tamtą pierwszą z początku sezonu, to też było bardzo fajne dośrodkowanie z bocznego sektora. Ta wrzutka do Jóźwiaka też mądra, przemyślana. To nie było takie odegranie na ściankę na pół metra i gościu władował bramkę, tylko naprawdę Karol Świderski nam się bardzo fajnie rozwija jako taki napastnik, powiedzmy, chyba uzupełniający, czy po prostu napastnik, który jest napastnikiem nie tylko przywiązanym do pola karnego, ale też chętnie wykazującym inicjatywę poza szesnastką, więc no naprawdę jestem pełen podziwu i zaczynam powoli, może nie mieć nadziei, ale czekać na to, aż Karol Świderski wróci nam do Europy i może trafi do jakiegoś klubu z Ligi Top 5 i może pójdzie drogą Przemka Frankowskiego, który z USA trafił do Francji i radzi sobie tam wyśmienicie. Oby tylko to był mądry wybór, żeby tak miał cały czas miejsce w pierwszym składzie. Jego też chyba ta uniwersalność i to rzucanie po pozycjach nie ogranicza, bo naprawdę Karol potrafi z tego wycisnąć wszystko dokładnie jak cytrynę, bo no czasami masz zawodników jak Dawid Kownacki, którego irytowało to, że raz gra na skrzydle, raz na dziesiątce, raz na dziewiątce, a Karol Świderski czy gra na skrzydle, tak jak teraz, czy gra na dziewiątce, czy gra pod napastnikiem jako drugi napastnik, jako dziesiątka, czasami tak się cofa jako ósemka, szóstka, no to on potrafi gdzieś to wrzucić do takiego swojego arsenału umiejętności i myślę dzisiaj dzięki temu jest takim napastnikiem, którego no mało kto ma. No naprawdę, no cieszy nas rozwój jego i imponuje i wydaje się, że to jest piłkarz skrojony do naszej reprezentacji, do tego, żeby współpracować z Robertem Lewandowskim i naprawdę prezentuje obecnie wysoką formę i taki wachlarz umiejętności, że nic tylko go oglądać i tak jak mówię, czekać aż będzie grał w klubie, który będzie grał o porach troszeczkę przyjemniejszych dla nas, żeby go móc oglądać. A co do Kamila Jóźwiaka, no to do reprezentacji Polski, do tego powrotu jeszcze na pewno sporo brakuje, bo mamy innych skrzydłowych na wyższym poziomie i myślę w wyższej formie, ale fajnie, że wraca do dobrej dyspozycji. Może za jakiś czas też będzie aspirował do tego, żeby w tej reprezentacji ponownie zagrać, no bo na ten moment jednak na skrzydłach. Paradoksalnie mamy spory kłopot bogactwa. Dzisiaj też postawiłbym raczej Kamila Grosickiego nad
Karolem Jóźwiakiem, no bo jednak Kamilem Jóźwiakiem, no bo jednak ta forma Grosika jest w reprezentacji, przepraszam, w Ekstraklasie kapitalna. No do tego oczywiście Kamiński, Zalewski, Frankowski, Skóraś, także tutaj mamy duży spokój. Skoro jesteśmy przy MLS, no to musimy odnotować w końcu trafienie Jarosława Niezgody. Cieszy nas, że ten zawodnik znowu odnalazł się w polu karnym. Może to nie było piękne trafienie, może to nie był jakiś gol wielkiej urody, ale dobił, znalazł się w polu karnym. Też akurat jak spojrzymy na charakterystykę gry i te gole, które strzelał w Portland Jarosław Niezgoda, no to raczej akurat totalnie inny typ zawodnika niż Karol Świderski, to Jarosław Niezgoda. Większość tych goli albo z pola karnego głową, albo jakieś dobitki. Tutaj właśnie też była dobitka. No nie są to najtrudniejsze, powiedzmy, gole do strzelenia, ale nie strzela ostatnio za wiele bramek Jarosław Niezgoda, także widać nawet po tym, jak on się cieszy po tych golach, że chyba troszeczkę kamień z serca spada, że ten, powiedzmy, deficyt trafień mu lekko doskwierał i po prostu dobrze, że wraca na właściwe tory. Mam nadzieję, że wraca, że ta regularność będzie zachowana, bo to jest chyba u niego kluczowe. No i też gol Formeli z rzutu karnego. Tak, ale tutaj mówimy oczywiście o tym zapleczu MLS. I też fajnie strzelony rzut karny z takim zatrzymaniem jak Robert Lewandowski. Akurat pisałem z Darkiem Formellą chwilę po tym spotkaniu, także mówi, że podglądał Roberta Lewandowskiego, stara się tak jak on uderzać. Duże brawa. I wracamy jeszcze do MLS, bo bardzo istotna sprawa, debiut Mateusza Bogusza i to nie w byle jakim spotkaniu. Wczoraj o 23:00 mieliśmy derby Los Angeles. Los Angeles FC Mateusza Bogusza mierzyło się z byłym klubem Davida Beckhama, Los Angeles Galaxy. Zwycięstwo 3-2 klubu Mateusza. Debiut na razie spokojny, chociaż spodziewamy się, że tam może grać w pierwszym składzie, ale po prostu była ta podróż, była zmiana klubu, przystosowanie się do nowej taktyki, aklimatyzacja, także na razie jesteśmy spokojni, ale istotne, że szybko dostał minuty, 13 minut, bez większej historii występ, po prostu chyba do odnotowania. Na razie wprowadzany do gry Mateusz Bogusz, ale wiemy, że to jest piłkarz, jakich nam troszeczkę brakuje, takich nieszablonowo grających, kreatywnych, bardzo pomysłowych, dobrych technicznie, z wizją gry, więc mamy nadzieję, że będzie grał regularnie i że złapie rytm gry, bo tego brakowało, a to w Leeds, a to w Ibizie przez te kontuzje, też w Ibizie trudna sytuacja drużynowa, no bo tam już zakopani w walce o utrzymanie, w sensie zakopani właściwie w strefie spadkowej, więc oby znalazł takie miejsce, w którym płynnie chociaż ten rok, dwa pogra. No i też bardzo istotne było to, o czym mówiliśmy chyba przed tygodniem, że no Los Angeles FC to tak naprawdę jeden z faworytów do zdobycia tytułu, w tym momencie drugie miejsce, zespół, który gra bardzo ofensywnie, który tworzy sobie dużo sytuacji, ma piłkę przy nodze i to też powinno w jakiś sposób pomóc Mateuszowi Boguszowi, bo Ibiza niejednokrotnie była w większości swoich spotkań tym zespołem, który tę piłkę miał jednak przy nodze rzadziej niż rywale. Skoro już jesteśmy tak daleko, to tylko odnotujmy dwa trafienia. Po pierwsze, Adrian Mierzejewski, pierwsza kolejka Ligi Chińskiej. Kapitalne uderzenie z rzutu wolnego. Naprawdę Adrian Mierzejewski znowu zaczyna podbijać Chiny. Adrian Mierzejewski nie ukrywa, że w Polsce to już grać nie chce, ale jak dostaje te oferty z zagranicy, dostaje te oferty z Azji, to zawsze z nich skorzysta. No tak, piękne otwarcie sezonu, bo to sezon chyba była pierwsza kolejka, zdaje się. Tak, pierwsza kolejka. Piękne trafienie z rzutu wolnego. No ta lewa nóżka, tego się nie zapomina w przypadku Adriana Mierzejewskiego i tak jak tutaj mówił u was w programie, nie pamiętam z kim był ten program. Ze Stanem chyba. Chyba tak, z Krzyśkiem Stanowskim, że no chce już tam, nie chce wracać do Polski w każdym razie, więc pewnie sobie dokończy granie w piłkę, do tej emeryturki dobije właśnie w takiej, powiedzmy w cudzysłowie, egzotyce z naszej perspektywy. I mamy gola, a także asystę tego, o którym mówimy prawie co tydzień, czyli Oskar Zawada w lidze australijskiej. Tak, była, w ogóle wrzucał dzisiaj nawet rano, tuż przed programem widziałem na swojego Instagrama. Gol z karnego, natomiast asysta naprawdę bardzo ładna, taka koronkowa akcja rozegrana przez zespół Wellington Phoenix, zespół nowozelandzki grający w lidze australijskiej. Bardzo ładnie wypuścił w uliczkę kolegę z drużyny
Oskar Zawada, 14 już trafienie w tym sezonie. Oskar bardzo zaskakuje, Oskar cieszy, że strzela rzuty karne. Naprawdę wielkie, wielkie brawa, bo wydawało nam się, że to jest taki typowy, ekstraklasowy, defensywny napastnik, a pokazuje, że te gole strzelać potrafi. No, korzysta tam w pełni ze swoich warunków fizycznych, bo gole z rzutów karnych parę było, ale też bardzo dużo goli, chyba lwia część tych trafień tak naprawdę po uderzenie głową, wygrane pojedynki powietrzne w polu karnym, także znakomicie wpasował się w, powiedzmy, zespół, w styl gry zespołu. Koledzy go chętnie obsługują dośrodkowaniami, on z nich z kolei czerpie pełnymi garściami. Italia, panie Marcinie, bo tam też działo się całkiem sporo. Działo się, jeżeli chodzi o Krzysztofa Piątka, znowu słodko-gorzki występ. Z pozytywów była asysta. Z pozytywów asysta, nic powiedzmy wybitnego, ale asysta, więc nie deprecjonujemy. Z jakby negatywów, no, zmarnowana bardzo dobra sytuacja. No. Do pustej. No, do pustej tak naprawdę. Oczywiście można się tam, można wymyśleć, że się bramka rzuca. No wiadomo, że się rzuca, co miał się nie rzucać, że Wania Milinkowicz-Savić ma duży zasięg rąk i tak dalej, no ale no, ma taką piłkę, że napastnik musi strzelić coś takiego. A Krzysztof Piątek trafił w słupek. Zaktualizowany XG, oczekiwany goli 7 po tej kolejce. Rzeczywistych goli, faktycznych goli strzelonych 3. No, fatalna ta dyspozycja strzelecka, chyba już 17 meczów bez gola. Od listopada czeka Krzysztof Piątek i tak jak mówię, fajnie, że on walczy dla zespołu, że pracuje, bo rzeczywiście on wykonuje dużo pracy na boisku i to doceniamy, ale na przestrzeni tych miesięcy, kiedy nie strzelał goli, zmarnował bardzo dużo sytuacji, setek takich właśnie jak wczoraj, nie trafiał do pustej bramki, sam na sam, w innych dobrych sytuacjach. No czekamy, aż się odblokuje, ale to już tak czekamy i czekamy. No i co? Latem wróci pewnie do Herty BSC. Herta, kto wie, czy nie spadnie z ligi, raczej go chcieć nie będzie. To znaczy, czy spadnie, czy nie spadnie, go nie będzie chciała, bo te czasy dobrobytu finansowego w Hercie już się zakończyły, mimo że przyszedł nowy inwestor, to przyszedł po to, żeby spłacić długi wyprodukowane, powiedzmy, w ostatnich latach. Więc Krzysztof Piątek z pensją na poziomie 4,5-5 milionów euro brutto. To nie jest towar, jaki chcieliby finansować działacze Herty, więc no, będzie trzeba szukać nowego klubu. No, to, jak charakteryzujemy jego grę w tym sezonie, idealnie pasuje do Rakowa Częstochowa. Raków Częstochowa raczej nie będzie stać na Krzysztofa Piątka, chociaż myślę, że jak porównamy sobie Gutkowskisa do Krzysztofa Piątka, to mamy wiele analogii, też niewykorzystane sytuacje, też bardzo dużo pracy dla zespołu, no ale o Krzyśku cały czas mówimy, to już które? 17 będzie? 17 spotkanie bez strzelonego gola. Ostatni gol 5 listopada strzelony przez Krzysztofa Piątka. Mówimy o golu oczywiście dla Salernitany, bo też było w międzyczasie trafienie dla reprezentacji Polski w meczu towarzyskim. Przechodzimy do kolejnych zawodników, a skoro przy golach, to możemy wspomnieć o 5 trafieniu w tym sezonie Serie B dla Adriana Benedyczaka. Znowu bardzo dobry mecz tego zawodnika i czekamy chyba na transfer, bo trochę zasiedział nam się w tej Parmie i ta Parma też zrobiła się takim zespołem bardzo przeciętnym na przestrzeni całej Serie B. Oczywiście oni cały czas liczą na playoffy, liczą na awans, ale troszkę mi się nie chce wierzyć, że ten zespół ten awans wywalczy, chociaż oczywiście bardzo tego życzymy. Jeżeli tam nie byłoby tego awansu, nie byłoby gry w playoffach, to myślę, że dobrym wyborem dla Adriana Benedyczaka byłby jakiś transfer, bo przeciętnieje delikatnie Parma. No, też nie mam wrażenia, obserwując w nich Parmy, że oni ten awans zrobią. Temu naszemu ananasowi z Parmy troszeczkę pewnie brakuje liczb, bo tych goli jest 5, natomiast no, w ostatnim czasie strzelił 2, więc fajnie jakby do końca sezonu tam jeszcze ze 2-3 dołożył, żeby ten bilans był podreperowany. Tam trafienie chyba w Pucharze Włoch. Bardzo możliwe, bo te takie 7-8 goli to już jest fajna taka pozycja wyjściowa, negocjacyjna, żeby gdzieś odejść. Rzeczywiście być może się... Znaczy... Też pamiętajmy, że on nie zawsze gra 90 minut, teraz zaczął grać regularnie w pierwszym składzie. To w ogóle inaczej wygląda, tak. Ale jak się cofniemy, był taki moment, szczególnie na początku sezonu, że albo wchodził na końcówki, albo no nie grał zbyt wiele Adrian Benedyczak. No tak. Ta konwersja goli do minut też nie będzie wyglądała źle w jego wykonaniu. Ładnie powiedziane. Wiesz. Widać, trochę. Że na Wyskocie ostatnio sporo tak czasu spędzasz i czytasz. No tak, no być może rzeczywiście transfer będzie jakąś opcją, bo nie mamy wątpliwości co do jego umiejętności, co do jego potencjału. Jest to na pewno napastnik, który może zrobić całkiem przyjemną karierę, a rzeczywiście ta Parma być może to już jest taki moment, żeby zmienić otoczenie.
Też pewnie będzie zmieniał otoczenie Filip Jagiełło, bo wydaje się, że to będzie ostatnia jego runda w Genoi. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało, ale asysta bardzo tak ładna. Cieszy, że cały czas jest tam w miarę istotną postacią Filip Jagiełło. Tak. On tak raz z ławki, raz w pierwszym składzie, ale na pewno... w ekipie poważnej, w ekipie, która idzie na awans do Serie A i wydaje się, że po roku w zamrażarce w Serie B Genoa wróci do Serie A. Filip Jagiełło, tak jak mówisz, nie jest może najważniejszym piłkarzem, nie gra wszystkich meczów od dechy do dechy, ale regularnie pojawia się na boisku, daje też te asysty, więc fajnie. No mieliśmy też Serie A i w pucharach właściwie, i w Lidze Europy, i w Serie A występy Arkadiusza Milika. Dwukrotnie przez chyba La Gazzetta dello Sport wybrany najgorszym piłkarzem Juventusu, przy czym w tym meczu ze Sportingiem rzeczywiście grał słabo i można się z tym zgodzić, natomiast wczoraj Juventus zagrał takiego Stojanowa z Sassuolo, że czy miałby na szpicy Arkadiusza Milika, czy brazylijskiego Ronaldo w życiowej formie, to nie wiem, czy którykolwiek napastnik strzeliby w ogóle jakiegokolwiek gola, bo tak jak mówię, bardzo słaby występ Juventusu i ogólnie w tym Juventusie mam wrażenie, że jest spory problem w ostatnim czasie z obsługiwaniem napastników, bo Dusan Vlahović też cierpi na ten brak podań, na ten brak sytuacji kreowanych przez swoich kolegów. Arkadiusz Milik ogólnie też już parę miesięcy gole nie strzelił, bo to już chyba ze 3 miesiące, jak Milik do bramki nie trafił, a przecież on walczy o to, żeby... Też wliczamy kontuzję w to. No tak, oczywiście, a walczy o to, żeby Juventus go wykupił. Tam ta klauzula wykupu jest chyba na relatywnie niewielkim poziomie, bo to chyba 7-8 milionów euro, no ale jednak trzeba w pewien sposób działaczy do tego przekonać. No skoro mówimy o pięknych trafieniach, mówiliśmy o pięknym trafieniu Adriana Mierzejewskiego z rzutu wolnego, to czas połączyć się z Marcinem Kamińskim, który też strzelił kapitalnego gola, ale przede wszystkim cieszy nas to, że grałeś w tym spotkaniu 90 minut, że wyszedłeś w pierwszym składzie. Witamy, Marcin. I słuchaj, takie szybkie pytanie odnośnie jeszcze tego rzutu wolnego. Od razu załatwmy ten temat. Krzyczałeś wyjazd, jak uderzałeś, czy to było jakoś plasowane uderzenie, które wyćwiczyłeś na treningu? Nie, no to było uderzenie trenowane, to tak jakby z samego siebie raczej nie wychodzi, więc w ostatnim czasie trochę czasu na to też miałem, żeby więcej nad tym popracować i też zaczęło to jakby dobrze wychodzić, więc trenerzy też to zauważyli w momencie, kiedy jakby były podawane stałe fragmenty, były wywieszone, to też właśnie widniał mój numer i też od razu było powiedziane, że jeżeli będzie sytuacja, to mam podejść i uderzyć. Ale to właśnie trenowałeś bardziej te uderzenia z takiej dalszej odległości, czy na przykład te bliższe rzuty wolne też brałeś sobie gdzieś tam pod lupę na treningu? Jedne i drugie. Brałem, jakby trenowałem, więc była właśnie sytuacja taka, którą jakby chwilę przed tym meczem z Hertą, właśnie też z Mariuszem Bulterem razem trenowaliśmy. Ta pozycja była zbliżona do tego, co na treningu, więc też jakby miałem to poczucie, że to będzie dla mnie odpowiednie miejsce i gdzieś tam jakby z Bultkiem rozmawialiśmy, kto ma uderzyć, kto ma podejść, to ja powiedziałem, że biorę to teraz na siebie. I miałem takie poczucie, że to jest to miejsce. A te bliższe rzuty wolne to siła razy ramię czy nad murem? Nie, no tutaj bardziej gdzieś technicznie było podejść, żeby ta piłka przeleciała nad murem, a tak naprawdę reszta to jest wtedy już prosta, bo ta parabolu czy szybkość uderzenia to dla bramkarzy naprawdę jest ogromna trudność, więc też rozmawiam na ten temat z naszymi bramkarzami na treningach, więc oni gdzieś tam też mówią, że jeżeli nie jest daleko od bramki, to tak naprawdę trzeba się skupić tylko na tym, żeby uderzyć nad murem. A potem już powinno to wejść. Dość zaskakujący dla ciebie weekend, Marcin, bo pewnie gdybyśmy ci powiedzieli w piątek rano, że zagrasz wieczorem w meczu, wygracie 5-2, ty strzelisz gola swojego pierwszego w Bundeslidze z rzutu wolnego, a w poniedziałek będziesz jeszcze w 11 kolejki kickera, to mógłbyś się zastanowić, czy jesteśmy trzeźwi, czy nie, a tu okazuje się, że wszystko się spełniło i tak niespodziewanie wróciłeś do wyjściowej jednastki Schalke. Masz jakieś sygnały, czy Maja Yoshida będzie zdrowy na ten kolejny mecz niedzielny z Freiburgiem? Czy szykujesz się do grania po prostu w kolejnym meczu? Na pewno zacznę tylko od pierwszego, że ten weekend naprawdę dla mnie to duży rollercoaster, jeżeli chodzi też o emocje, o to, co się wydarzyło, więc z tego się na pewno cieszę.
A jeżeli chodzi o najbliższe spotkanie, to jeszcze nic nie wiadomo, bo też dzisiaj mamy jeszcze dzień wolny, jutro dopiero będziemy się spotkamy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, kto będzie gotowy do grania, kto nie, ale ja będę dalej pracował i będę robił wszystko po to, żeby ten pierwszy skład utrzymać na kolejne spotkanie. A powiedz, Marcin, jak wygląda twoja sytuacja dotycząca przyszłości, bo ja tak obserwuję na Twitterze często kibice Lecha, tam się potrafią rozmarzyć, że o, Marcin Kamiński nie gra w Bundeslidze, może by wrócił do Lecha Poznań. Jak to wygląda z twojej perspektywy, bo ten kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu i czy jakieś rozmowy z Schalke czynicie, a jeżeli powiedzmy nie czynicie, to czy ty w ogóle bierzesz pod uwagę powrót do polskiej ligi? Powiem ci tak, że na razie, jeżeli chodzi o rozmowy, to te rozmowy się nie odbywają. Też pewnie śledzisz i widzisz, jak tu się tutaj to w Schalke, to wszystko się toczy i też sytuacja Simona Terody, który podjął tę decyzję dość szybko, że odejdzie po sezonie, bo dużo się spekulowało na ten temat, a tak naprawdę o tych rozmów między klubem a zawodnikami, którym kończą się kontrakty, jeszcze nie było, bo obstawiam, że klub też zastanawia się, w której lidze będzie, jak tą kadrę planować, więc to może wszystko trwać, ale oczywiście ja też nie chcę czekać na to, co klub, tylko też będziemy z nimi rozmawiać, żeby też wiedzieć, gdzie będę od nowego sezonu i jeżeli chodzi o Poznań, no to jakby ten temat będzie się pewnie pojawiał w momencie, kiedy mój kontrakt się będzie kończył. Jakby na to się nie mogę zamknąć, ale jakby też nie myślę w tym momencie o tym, że miałbym teraz wrócić do Poznania, ale jak to wszyscy wiemy, życie sportowca jest przewrotne. Ja mogę też po sobie to powiedzieć po tej sytuacji, że nagle zagrałem, więc zobaczymy. Jakby na nic się nie zamykam. A jak ty byś podsumował ten cały swój czas spędzony do tej pory w Schalke? No bo wydaje mi się, że to były takie momenty, gdzie naprawdę miałeś pewny skład, gdzie wszystko idealnie szło, do tych trudniejszych, tak jak w tym sezonie. Jakby ja ten czas będę uważał za dobry czas, szczęśliwy czas, bo fakt tego właśnie, że ten awans do Bundesligi to było przeżycie niesamowite i tutaj każdy dał odczuć, jak ważne to było dla wszystkich, czego dokonaliśmy. Na ten sezon Bundesliga niestety nie był udany też z dużego ze względu na zdrowie, bo tutaj dużo się działo, gdzieś właśnie wiele miesięcy tak naprawdę nie byłem dostępny do gry i też w tej rundzie wiosennej, kiedy gdzieś już ze zdrowiem, jeżeli chodzi o nogi, było lepiej, to gdzieś tutaj właśnie jakaś choroba, antybiotyk, znów choroba i jakby nie miałem nawet tego rytmu takiego treningowego, więc na pewno nie jest to prosty czas, ale mam nadzieję, że teraz to już wszystko dobrze ułoży do końca tego sezonu. Powiedz jeszcze na zakończenie, Marcin, bo na pewno patrzycie w kalendarz, patrzycie też, jak radzą sobie inni rywale w walce o utrzymanie w Bundeslidze. Czy ty potrafisz ocenić mniej więcej wasze szanse? Bo mimo wszystko w ostatnim czasie sporo udanych meczów, zdarzały się też tam jakieś wpadki, tak jak powiedzmy ta przed tygodniem w Hoffenheim, ale jednak ta wasza forma ustabilizowana, wprawdzie dużo remisów, ale też przeplatane zwycięstwami. No, wydaje się, że ta ogólnie rywalizacja o utrzymanie najciekawsza od wielu lat, ale no nie stoicie na straconej pozycji. No zdecydowanie nie i myślę, że każdy też z nas czuje to, że tak naprawdę sami sobie nas zapracowaliśmy. Nikt nam tego nie dał, bo jeszcze w styczniu czy na początku lutego raczej byliśmy skazywani na spadek, że nic już się nie uratuje, że tutaj już nie ma szans, że Schalke jest za słabe. A tak naprawdę się z tego podnieśliśmy. Nasi konkurenci w walce o utrzymanie teraz zaczęli tracić punkty, więc to nam ułatwiło na pewno sytuację i to, że jakby w tej grze będziemy się trzymać do końca. I każdy sobie z nas tego zdaje też sprawę, jaki będziemy mieli kalendarz. Ale jesteśmy na to przygotowani i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, że ten sezon się skończy dla nas szczęśliwie. No i trzymamy kciuki, żeby tak było i żebyś jak najdłużej jeszcze w tym sezonie na boisku minut spędził. Marcin Kamiński był z nami. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.
Twoje podsumowanie tego występu Marcina Kamińskiego, bo tutaj oczywiście świat, Polskę obiegły ten gol z rzutu wolnego, gol kapitalny, ale trzeba spojrzeć na jego grę w defensywie, która była przyzwoita w tym meczu, tak mi się wydaje. No nie bez kozery trafił do tej jednostki Gikera, nie tylko za tego strzelonego gola, bo rzeczywiście występ dobry. Ogólnie sensacyjne, bo już to się znalazł w tej wyjściowej jedenastce, bo tak naprawdę jak zacząłem w piątek godzinie przed meczem, że jest Marcin, to przecierałem oczy ze zdumienia. To była konsekwencja urazu mięśniowego przepraszam, Mai Yoshidy, który jest naturalnym, powiedzmy, wyborem na pozycji środkowego obrońcy obok Morica Jensa. Natomiast Marcin Kamiński zagrał naprawdę bardzo dobry mecz. On się fajnie uzupełnił z tym Moricem Jęcem, piłkarzem pozyskanym zimą, który jesienią gra jeszcze w Lidze Mistrzów w barwach Celtiku, bo Jęc jest taki bardzo eksplozywny, agresywny, szybki, agresywny. Marcin Kamiński może ma te... bardzo agresywny. Czyli jest bardzo agresywny. No, gra w ochraniaczu na zęby i tutaj zabandażowanych nadgarstkach, jak jakiś fighter, więc rzeczywiście. Marcin Kamiński może ma te deficyty szybkości, ale nadrabia to ustawianiem się, czytaniem gry, ale też fajnie grał w tym meczu na wyprzedzenie, kilka razy fajnie doskakiwał do rywala, przerwał dużo akcji, dużo odbiorów, naprawdę taki występ, który, czy ten Yoshida wróci do gry, czy nie, to myślę, że Marcin nie stoi na straconej pozycji w walce o skład, zwłaszcza, że ma też ten mocny argument w postaci lewej nogi, którą potrafi fajnie wyprowadzać piłkę. Też w tym meczu widziałem parę takich powiedzmy schematów jeszcze z drugiej Bundesligi, kiedy grał, kiedy te akcje troszeczkę się powtarzały, więc no zobaczymy, w niedzielę grając z Freiburgiem na wyjeździe, tak jak Marcin tutaj mówił, nie wie, czy Yoshida się wyleczy, czy nie, natomiast nawet jeżeli się wyleczy, to myślę, że Marcin nie stoi na straconej pozycji, no bo tym występem sprawił, że trener Thomas Reis ma spory galimatias w głowie, bo tak naprawdę ma teraz trzech środkowych obrońców, ten Jens, tak jak mówię, ma pewne miejsce, to jest w ogóle nie ma dyskusji, natomiast o tą drugą pozycję w defensywie będą walczyć Kamiński z Yoshidą. Marcin Kamiński chyba był jednym z takich pierwszych polskich stoperów w tym nowym stylu, wychowanych jako ci zawodnicy, którzy muszą wyprowadzać piłkę, a nie tylko bronić. Pamiętamy go z Lecha Poznań, za to go bardzo chwaliliśmy. Myślę, że on, Bartek Zalamon, to było takich dwóch pierwszych stoperów, tylko trochę inaczej oczywiście wychowanych, bo wcześniej wyjechał z Polski Bartek Zalamon, grał w Milanie, grał długo we Włoszech i też imponował takim przerzutem. Podobnie było u Marcina Kamińskiego. To no tak, trochę taka zmiana pokoleniowa. Tak, i to był zawsze atut, który Marcina wyróżniał. Ten awans Schalke do Bundesligi z drugiej ligi w dużej mierze właśnie dzięki Marcinowi, oczywiście dzięki dobrej grze w defensywie, ale tak jak mówię, dużo było takich schematów akcji, kiedy te akcje rozpoczynały się od długiego przerzutu Marcina Kamińskiego, zgrania piłki w polu karnym i strzelenia gola, to było dostrzegalne. Sam też strzelał gole, między innymi bardzo ładne trafienie w ubiegłym sezonie w Hanowerze, kiedy zachował się jak rasowy napastnik, także rzeczywiście jest to taki raczej obrońca w nowym stylu. Dobrze, to czas zobaczyć, co u naszych reprezentantów, jak grali zawodnicy, których ostatnio powoływał Fernando Santos. Zaczynamy od bramkarzy tutaj, jak to zwykle bywa. Po 90 minut Drągowskiego, Skorupskiego, tym razem na ławce rezerwowych Wojciech Szczęsny. Wiemy, że tam były delikatne problemy w środku tygodnia. Uspokajał Wojciech Szczęsny, że nie ma czym się martwić. No to też na siłę zamartwiać się nie będziemy. I przechodzimy do obrońców. Jan Bednarek, 90 minut z Crystal Palace. Na ławce rezerwowych klasycznie Bartosz Bereszyński. Kontuzja Matiego Kasza jednak nie udawał. Paweł Dawidowicz, 90 minut, 37 minut. Roberta Gumnego, tak jak mówiliśmy, szybko zdjęty z boiska Robert Gumny, bo grał w pierwszym składzie, to nie było wejście z ławki rezerwowych. Michał Karbownik, 90 minut na ławce z West Hamem. Jakub Kiwior, Kamil Piątkowski, duże brawa, dobry mecz z Mekelen. Tymoteusz Puchacz, tam mamy delikatną przerwę w rozgrywkach w momencie, kiedy ta liga została podzielona na grupę mistrzowską spadkową. Bartosz Salomon zawieszony. Krystian Bielik, 76 minut, 90 Kamińskiego, a także Frankowskiego. Na skrzydle tym razem również Kacper Kozłowski, jak mówiliśmy, 87 minut. I bramka, Ben Lederman, 90 minut z Widzewem. Karol Linette na ławce rezerwowych, 67 minut z Kurasia. 20 minut Damiana Szymańskiego, Sebastian Szymański z bramką, a także 90 minutami Nikola Zalewski, tym razem bez pierwszego składu i tylko 15 minut z Udinese. Piotr Zieliński, 27 minut z Weroną, ale pewnie w pierwszym składzie będzie grał w najbliższym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Milanowi. I u napastników bez goli, ale z asystami Krzysztof Piątek, a także Karol Świderski, Robert Lewandowski.
Znowu bardzo wymęczone, bardzo ciężkie spotkanie dla Roberta i właśnie, całej Barcelony. Nie zmienia się nic z tą dyspozycją Roberta Lewandowskiego. Utyskujemy tak już od paru tygodni. W tym roku kalendarzowym chyba 12 meczów chyba ligowych, czy jakoś tak, 4 gole. Natomiast ta forma, nie wiem, nie potrafię wytłumaczyć. To jest, nie wiem, z wieloma już powiedzmy byłymi piłkarzami rozmawialiśmy i byłymi napastnikami. Może Artur Wichniarek nigdy nie grał w Bayernie i w Barcelonie, ale coś o tym wie, czy w Viaplay z Radkiem Gilewiczem, trudno jest to wytłumaczyć, bo mówię, jak Robert Lewandowski, okej, nigdy nie był na tym poziomie technicznym, powiedzmy, co Karim Benzema, ale to nie jest efekt Bundesligi, bo on też w Lidze Mistrzów pokazał, że pewne umiejętności techniczne ma, on naprawdę radził sobie tam bardzo dobrze, strzelał piękne gole. Nawet z Albanią tak. No właśnie, a tutaj gościu dostaje piłkę na klatkę piersiową i ona się odbija jak po prostu od ściany betonowej na 5 metrów, piłki nie potrafi przyjąć, nie wiem, jest to dla mnie zdumiewające, ale liczymy na to, że to nie jest jakiś początek zjazdu Roberta i początek końca jego, tylko że nie wiem, może jakaś taka zapaść sportowa, która trudno powiedzieć, czym jest spowodowana. Mecze Roberta Lewandowskiego na razie może bardzo nie zachęcają, ale oczywiście Barcelona, a także Ekstraklasa i inne europejskie ligi możemy oglądać w Canal Plus Online. Cała oferta naszego partnera w opisie do tego programu. Tam znajduje się link, w który jak wejdziemy, możemy sobie Canal Plus Online wykupić. Poza meczami oczywiście także tenis NBA do tego seriale, więc zapraszamy do skorzystania z oferty naszego partnera. Jakie plany na wieczór? Idę sam się złapać do Polaków pod lupą, bo idę grać w piłkę. Idziesz grać w piłkę. Mam nadzieję, że się pojawi w następnym odcinku Polaków pod lupą już na tej planszy. Dobrze, daj znać tylko ile. A ty jak urodzinowe? Grzecznie plany. Dzisiaj. Grzecznie, no. Padelek z panem Bartkiem. Ładnie. Może to coś się... w weekend, ale to zobaczymy. Dobra. Marcin Bożenski, dziękuję bardzo. Adam Sławiński, to byli Polacy pod lupą. Zapraszamy na kolejne nasze produkcje. Dzisiaj cały dzień z kanałem sportowym, podobnie jak kolejne, no bo to tydzień z Ligą Mistrzów, z Ligą Europy, Ligą Konferencji Europy, z której pewnie Lech Poznań się wypisał. Także smacznego obiadu, dobrego dnia i odmeldowujemy się, ale przekazujemy już pałeczkę dalej na kolejne programy.